sadzimy dzisiaj przed Centrum Badawczo-Rozwojowym drzewa liściaste. W akcji biorą udział pracownicy, jak również uczniowie z zaprzyjaźnionego zespołu szkół technicznych w Tarnowie. Ta akcja ma ogromne znaczenie, ponieważ drzewa są fabryką przetwarzającą dwutlenek węgla, a grupa Azoty wszelkie inicjatywy zmierzające do ochrony środowiska i poprawy naszego życia w naszym otoczeniu przykłada dużą wagę i w takich akcjach zawsze bierzemy udział.